100 milionów do miliarda złotych. Trzecie miejsce w tej kategorii zajęły zakłady automatyki Kombut S.A. Na scenę zapraszam pana prezesa Kazimierza Fronka. Zakłady automatyki Kombut S.A. świadczą usługi obejmujące remont napędów zwrotnicowych oraz legalizację przewoźników przeznaczonych do realizacji uzależnień w obwodach zabezpieczenia ruchu kolejowego. Obecnie zakłady automatyki Kombut S.A. zatrudniają ponad 200 pracowników etatowych. To trzecie miejsce. Pana prezesa proszę o pozostanie z nami jeszcze na scenie, podobnie jak pozostałych w tej części naszej gali. Drugie miejsce zajął Wawel S.A. Na scenę zapraszam panią dyrektor Katarzynę Turnej. Tradycje firmy Wawel, jak wiemy, sięgają końca XIX wieku, do założonej wtedy krakowskiej pracowni cukierniczej. Dzisiaj spółka realizuje inwestycje o wartości ponad 30 milionów złotych, a rozwój firmy na przestrzeni ostatnich lat był dużo szybszy od rynku. Przedstawiciele firmy zapowiadają dalszy dynamiczny rozwój. I wreszcie pierwsze miejsce zajął Petrax, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na scenę zapraszam pana prezesa Piotra Niszka. Podstawową działalnością spółki jest import produktów petrochemicznych. Firma ma bogate kontakty handlowe na wschodzie, m.in. w Rosji, na Białorusi, w Ukrainie, ale także na zachodzie Europy dzięki realizacji dostaw z Niemiec, Włoch i Holandii. Raz jeszcze wielkie brawa dla wszystkich, bo już nie jest.